Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam na kolejne porównanie myszek. Tym razem myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe porównanie, ponieważ porównam dwa bardzo znane i bardzo lubiane modele, mianowicie Bloody V5 oraz Bloody V7. Dwie świetne myszki. Często w komentarzach zadajecie mi pytanie, którą wybrać, V5 czy V7. Powiem Wam na wstępie tak, moim osobistym faworytem jest Bloody V5, pomimo że nie ma żadnych profilowań, dla mnie ta myszka jest po prostu wygodniejsza. Jeśli natomiast lubicie myszki typowo profilowane pod prawą rękę, wtedy ideałem będzie Bloody V7. No ale wszystko zobaczycie w filmie. Dokładnie Wam je opiszę i zobaczycie wszelkie różnice i podobieństwa tych myszek. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, oto one, Bloody V5 oraz Bloody V7. Myszki te mają naprawdę wiele cech wspólnych. Przede wszystkim ten sam producent, ten sam sensor optyczny. Zaznaczam, jest to sensor optyczny Hawless HD Engine. Sensor jest wykonany specyficznie, ponieważ jest ta soczewka bardzo płaska, bardzo blisko umieszczona powierzchni, dzięki czemu śledzenie powierzchni jest naprawdę niezłe. No i ten sensor ma też się nie brudzić dzięki właśnie takiemu umieszczeniu soczewki i faktycznie pod tym względem jest bardzo fajnie. Druga rzecz wspólna to długi kabel w oplocie z taką charakterystyczną czerwoną wtyczką i z organizerem, takim paseczkiem do spięcia nadmiaru kabla. Kabel w tych myszkach jest po prostu rewelacyjny. Jest miękki, dobrze się układa i jest też solidnie zabezpieczony. Obie myszki posiadają maksymalną rozdzielczość wynoszącą 3200 dpi, jak dla mnie do grania wartość wystarczająca. Także obie posiadają parametr przyspieszenia równy 30G, również bardzo dobry wynik, oraz próbkują z częstotliwością 1000 Hz, co oznacza po prostu, że reagują bardzo szybko, z opóźnieniem jedynie 1 milisekundy. Obie te myszki mają także dokładnie ten sam model rolki. Rolka w tych myszkach jest po prostu świetna, jedna z najlepszych rolek, z jakich dane mi było korzystać. Bardzo wygodnie się jej używa. W Bloody V5 tą rolkę widać na wylot, w Bloody V7 nie. Kolejną rzeczą wspólną są przyciski dodatkowe za tą rolką. Są po trzy w obu myszkach. Różnią się troszeczkę wielkością i kształtem, ale ich funkcje są te same. Kolejna wspólna cecha, przyciski boczne. Programowalne oczywiście w grach. Obie myszki także mają podświetlaną czerwoną rękę, znak charakterystyczny serii Bloody. Przy okazji obie te myszki korzystają z tego samego oprogramowania, które jest no świetne. Oprogramowanie Core 3 daje nam dużo możliwości upgrade'owania, stuningowania tych myszek. Generalnie w niektórych grach jest to traktowane jako cheatowanie, więc nie wszyscy z tego korzystają. Ja osobiście na przykład nie używam Core 2 i Core 3. Wolę sobie zostawić podstawowy Core 1, skonfigurować myszkę i wtedy móc sobie zaprogramować te dodatkowe tutaj przyciski, które swoją drogą mają deklarowaną żywotność 10 milionów klików. Nie sprawdziłem jeszcze tego, ale jeśli faktycznie tak jest, mogą spokojnie pod względem żywotności tych klawiszy konkurować z topowymi myszkami. Oczywiście chodzi tutaj tylko o prawy i lewy klawisz, ponieważ zawsze ta żywotność jest podawana tylko dla tych klawiszy. Ale no, nie ukrywajmy, ich używa się najczęściej. Jeśli macie taką myszkę, która zbija wszystkie kliki, wtedy to bardzo wyraźnie widać, że najczęściej jest klikany przycisk lewy, później prawy, potem ewentualnie rolka i przyciski boczne. Myszki te także zapamiętują swoje ustawienia, ponieważ mają wbudowaną pamięć, dlatego to jest bardzo fajne, ponieważ jeśli skonfigurujemy sobie którąś z nich i na przykład pójdziemy grać do kolegi, to nie musimy od początku ustawiać wszystkich parametrów, tylko po prostu podłączamy myszkę, wybieramy swój profil i gramy. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Teraz zaczynają się różnice. Bloody V5 jest myszką typowo uniwersalną. No może nie do końca, ponieważ uniwersalne takie w 100% myszki mają takie dodatkowe przyciski także po drugiej stronie. W razie gdyby chciał korzystać z nich gracz leworęczny, który faktycznie trzyma lewą ręką myszkę. Tutaj na przykład może nią bez problemu grać gracz leworęczny, ale już nie ma tych przycisków.
Natomiast Bloody V7 jest to typowo myszka skrojona pod prawą dłoń. Jeśli sobie oprzemy na niej dłoń, kciuk opiera się fajnie tutaj. Teraz dwa palce są na przyciskach. Kolejny palec ma podpórkę i najmniejszy palec ma także tutaj takie wgłębienie, tak żeby się dobrze trzymać. Dlatego ta myszka jest bardzo komfortowa, jeśli lubimy mieć podpartą całą rękę, jak chociażby w myszkach firmy Q-Pad, które też u mnie widzieliście na kanale. Tam mieliśmy jeszcze lepsze nawet profilowanie. Jeśli cenicie sobie wygodę, jeśli lubicie jak cała dłoń ma kontakt z myszką, wtedy V7 jest po prostu świetna. Natomiast na V5 dłoń leży równie wygodnie, ponieważ kciuk zakotwicza się tutaj na tym chropowatym plastiku. Palce wskazujący i środkowy leżą na profilowanych klawiszach, jak widzicie są takie korytkowe. W V7 tego nie ma. Leżą tutaj bardzo wygodnie, a pozostałe palce gdzieś sobie tutaj też znajdują oparcie i nieźle. Natomiast mają one mimo wszystko jakiś kontakt z podkładką czy z platem biurka. W V7 ten problem nie istnieje. W tej chwili możecie zobaczyć podświetlenie myszek Bloody. Są bardzo fajnie podświetlane. A teraz przyjrzyjmy się im bliżej. Jeśli chodzi o same klawisze główne, jak widzicie w Bloody V5 są troszeczkę dłuższe, jakby zlewają się, stapiają z całym korpusem myszki. Są też wyprofilowane tak, aby palce w nich wygodnie leżały. Klikają dość cicho. To samo w Bloody V7. Pod tym względem jest rewelacyjnie, kultura pracy tych myszek jest bardzo wysoka, rolki chodzą rewelacyjnie, działają oczywiście także jako przycisk. Przyciski boczne, no cóż, umieszczone są całkiem dobrze, w V7 nie ma problemu z tym pierwszym, drugi moim zdaniem jest troszeczkę za bardzo cofnięty. W V5 jest podobnie, pierwszego używa mi się świetnie, do drugiego muszę się troszeczkę wygimnastykować. Obie myszki niestety nie mają tutaj gumowanych powierzchni, tylko jest to twardy plastik z nacięciami. Po drugiej stronie jest troszeczkę inaczej, ponieważ tu mamy znów plastik, a tu mamy profilowanie pod pozostałe palce dłoni. Także sam korpus tylny troszeczkę się różni. Obie myszki mają taki dość kosmiczny, fantazyjny kształt i bardzo fajnie się to komponuje. Jak widzicie też obie mają troszeczkę błyszczących elementów, ale jest to umiarkowana ilość, nie ma problemu z utrzymaniem tych myszek w czystości. W obu przypadkach kabelek wychodzi, jak widzicie, z lewej strony myszki i jest on dość solidnie przymocowany, tak więc nie ma raczej problemu z tym, że tutaj nam się to ułamie, wyrwie czy w jakiś sposób inny popsuje. Jeśli chodzi o wielkość, to myszki są bardzo podobne, mają także bardzo podobną wagę. Pewne różnice występują także jeszcze od spodu tych myszek. Mają troszeczkę inne ślizgacze. Widzicie, Bloody V5 ma takie pozaokrąglane ślizgacze w czterech miejscach. Jakość ślizgaczy przy okazji jest bardzo wysoka. Tak samo w Bloody V7. Natomiast tutaj te ślizgacze mają inny kształt i mają troszeczkę większą powierzchnię. Natomiast obie te myszki świetnie przemieszczają się po dobrych podkładkach dla graczy. Ok, moi drodzy, myślę, że o tych myszkach powiedziałem Wam naprawdę dużo. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Myślę, że wszystkie najważniejsze szczegóły poznaliście. Tak więc to są praktycznie te same myszki z tym samym oprogramowaniem. Różnią się tak naprawdę tylko obudową i kształtem. Dlatego, która lepiej Wam pasuje, taką sobie możecie kupić. Według mnie oba modele są bardzo, bardzo udane i świetne. Co do samego sensora, jest to sensor optyczny 3200 dpi. Nie jest to topowy sensor na rynku myszek dla graczy. Natomiast według mnie jest to całkiem dobry sensor, tym bardziej jak za cenę takich myszek, ponieważ możemy je kupić już za jakieś 60 parę, 70 parę złotych, w zależności od sklepu i od wyposażenia. Ponieważ czasem mamy w komplecie na przykład z V5 jakieś gratisy, typu szmatkę do czyszczenia sensora, wymienne ślizgacze, jakieś naklejki i tak dalej, a z V7 akurat nie miałem nic ciekawego. Dlatego ceny bywają różne, ale tą myszkę można kupić naprawdę tanio, a jest solidnie wykonana. Jest świetnie wykonana i oba te modele powinny Wam służyć długie lata.
Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego porównania. Zapraszam także do playlist, gdzie czeka na Was kilkaset filmów do obejrzenia. Pozdrawiam Was, cześć!